piątą edycję Święta Ginący Głogów. Ponad 25 lat organizujemy imprezę. Święto Ginący Głogów tradycyjnie rozpoczyna się paradą ulicami Ligoty. Występują mażoretki, ale zapraszamy też mażoretki z innych miejscowości. Tym razem były to mażoretki z Żor. Eksplozja. Po paradzie docieramy do amfiteatru, gdzie tradycyjnie sadzimy głóg. Głóg sadzimy symbolicznie jeden. Głóg to jest piękne drzewo, które pięknie kwitnie. Ma albo białe kwiaty, albo różowe, przechodzące w taki kolor czerwonawy. Daje owoce, dobrze sprzyjają na układ krążenia, na serduszko. Święto jest znakomitym pomysłem zarówno Domu Kultury, jak i dzielnicy, mieszkańców. Wiąże się integralnie z tym, co nas otacza, czyli z pięknymi lasami, głogami, które są tutaj sadzone od wielu lat. To jest okazja do znakomitego wydarzenia kulturalnego. Przyciąga mieszkańców dzielnicy, ale też mieszkańców Katowic. Odbija się szerokim echem, szczególnie ta jubileuszowa edycja. To po prostu natura sprawiła nam taką fajną okazję do tego, żeby tą wyjątkową edycję Święta Głogów tutaj na Ligocie mogli przeżyć wszyscy. Może mogli przyjść, spotkać się. Jesteśmy tutaj przede wszystkim z młodzieżą, z dziećmi, dla mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, ale nie tylko w Ligocie, bo i w okolicznych dzielnicach. Przyjeżdżają też z różnych innych naszych miast. Mamy występy różnych zespołów, a przede wszystkim mamy zespoły Domu Kultury. Między innymi zespoły Nutki, Ćwierćnutki, Fresh, Mażoretki. Amfiteatr w Zadolu, piękna pogoda, loło przez tydzień, a słuchajcie, dzisiaj słońce. I ta kochica, że idzie ciężko wytrzymać. Ale jest fajnie, bo jest tak, występy dzieci z zespołów, mnóstwo atrakcji, zabaw dla dzieci, konkursy, a po południu i wieczorem Krystyna Giżowska, Stefano Terracino, naprawdę warto to przyjść. Bardzo mi miło, że w tak pięknym miejscu mogę dzisiaj się z Państwem spotkać. Chciałabym gorąco wszystkich pozdrowić, życzyć wszystkiego dobrego, no i obyśmy się jeszcze kiedyś spotkali. Pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Ligota Katowice z okazji święta.